trzecia sytuacja. Wciąż u osób, które nie wiedzą, jak to działa, one żyją w świecie, w którym brakuje pracy. A ja znowu funkcjonuję w rzeczywistości, w której brakuje pracowników. A żyjemy w pracowniku. Okej, dobrze. Co bym jeszcze wam chciał pokazać? Może na początek, czy znacie ten portal? Znacie? Czy ktoś ma przy sobie CV? Tak. Pani ma. Ktoś jeszcze? Nie ma. Te same, tak? Mogę spojrzeć? Prowadzę kilka rekrutacji, które przeprowadziłem. Idzie w setki, jeśli nie tysiące. Nauczyłem się napisać dużo, że przeprowadziłem kilkaset, bo pomyślałem, że jak napiszę kilka tysięcy, to to będzie brzmiało abstrakcyjnie. Sprowadźmy to na coś, co potrafi człowiek sam do siebie odnieść. No kilkaset pewnie mógł zrobić. Okej, okay. I teraz. Często pojawia się pytanie, co powinno być wcześniej, co powinno być wyżej, jak pisać te informacje, czy powinniśmy się zmieścić na jednej stronie, czy na kilku. Też te serwisy jednoznacznie dają odpowiedź. Chodzi o to, że my prowadząc swoją pracę, od początku zawsze zakładaliśmy, że nikt nam nie będzie mówił, jak my mamy prowadzić rekrutację. Nikt nam nie mówił, że ma być jeden, albo 10 etapów. Nikt nam nie mówił, znaczy próbowano nam mówić, czy mamy robić testy, czy nie mamy robić, bo nas to w ogóle nie interesuje. Nas interesuje to, żeby zrekrutować osobę, na którą możemy dać gwarancję. I można sobie wymyślać różnego rodzaju procedury, zasady, że trzeba być miłym, niemiłym. My na przykład uważamy, że powinniśmy bezwzględnie szanować osoby, z którymi się spotykamy. To moje właśnie było pytanie, jak wygląda rekrutacja. Ale sami decydujemy, jak prowadzimy te rekrutacje i nam pewne wnioski co do budowy CV odpowiedziało życie. I co ciekawe, na takich profilach jak LinkedIn te wnioski pokrywają się z naszymi. I ja może na początek przedstawię pierwszy profil i zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. Albo i nie. Nie. No i nie będzie. W każdym razie. Pierwsza informacja w CV to trzeba brać pod uwagę, że taka jedna, nie wiem czy Pani wybrali, ale jedna zasad psychologii, albo nie zasad albo naszego funkcjonowania to, że jesteśmy leniwi. Generalnie chodzi o to, że minimalizujemy swoje zaangażowanie. Tenisista na przykład, gruby, potrafi wybiegać, mimo że on wykonuje mało ruchów, a szczupły będzie biegał, wykonywał znacznie więcej tych ruchów, pozwala mu na to jego metabolizm, jego dynamika i przegrał. To jest takie spostrzeżenie, dlaczego biznesmeni grają w tenisa. W każdym bądź razie podobnie działa rekruter. Ma kilkadziesiąt CV do przejrzenia i co robi? I chce jak najmniejszym wysiłkiem sprawdzić, kto z kim warto się spotkać. To znaczy, że w ciągu 10 sekund musi się zainteresuje? W ogóle musi go zainteresować. O to chodzi. I teraz tak, jak tutaj już jestem, to od razu ratuję kilka istnień. I powiem, czego nie wolno robić. To jest tak. Ten, kto kiedyś wymyślił, że CV ma być na jednej stronie, to proszę ode mnie zabijcie go, bo po prostu mamy osobę, która ma ogromne doświadczenie, ogromny zakres informacji, a ja dostaję o nim ulotkę. I tak sobie myślę, to ja mam zatrudnić osobę, na którą dam gwarancję wartości kilkunastu tysięcy złotych i mam ocenić go poprzez pryzmat karteczki. Tak? I teraz, żeby jeszcze lepiej zrozumieć rolę pracodawcy, kiedy trudno, i lepiej zrozumieć rolę rekrutera, który pracuje w firmie, która daje gwarancję na swoje usługi, pokażę wam koszta, jakie wiążą się z zatrudnieniem. Ok, mam nadzieję, że będzie widać. Jeśli nie, to będę opowiadał. Jeszcze wydarzyło. Jest. Najniższe wynagrodzenie, jakie jest możliwe na umowę o pracę, 1750 zł. Nie wiem czemu, ale pracodawca nigdy, tak, pracodawca nigdy tyle nie płaci. Pracodawca płaci. Jeszcze raz damy szansę człowiekowi. Ok. Pracodawca płaci 2100. Czemu nie wpisuje wam się tego w umowę, ile naprawdę płaci pracodawca? Nie znam tej odpowiedzi. Teraz, jak uważacie, ile czasu trzeba pracować w danej firmie, tak jak macie swoje doświadczenie zawodowe, żeby już
mieć doświadczenie, żeby już sobie radzić bez pomocy.